Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale i witajcie w kolejnym projekcie Denko. Dzisiaj mam dla Was kategorię włosową, czyli wszystkie produkty przeznaczone do włosów. Nie będę przedłużać, zaczynamy, bo trochę tych produktów mi się nazbierało. Tak naprawdę cała taka reklamówka. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie produkty złożyłam i co o nich myślę, to zapraszam Was do oglądania. A propos włosów, to jeżeli byście zauważyli, że one są jakieś dziwne, to są po prostu mokre, stwierdziłam, że dam im naturalnie wyschnąć, nie zdążyły do momentu, kiedy zaczęłam nagrywać, także one są troszkę jeszcze mokre, ale jest po prostu tak ciepło, że stwierdziłam, że nie będę ich męczyć jeszcze dodatkowo suszarką. Nie przedłużamy i zaczynamy. Sobie przygotowałam już pojemnik na śmieci. Zacznę od maski. Jest to maska z Kalosa, bananowa. Chyba moja ulubiona, jeżeli chodzi o Kalosa. Bardzo fajnie nawilża, wygładza włosy, bo jest to maska silikonowa, także bardzo Wam ją polecam. I tutaj też jest fajny stosunek ceny do pojemności, ponieważ to mamy aż litr maski i ja go kupuję za 14, 15, 16 zł. Także myślę, że naprawdę warto. Wypróbujcie, ja te maski polecam i naprawdę często po nie sięgam. Dowodem na to, że często po nie sięgam, jest kolejna maseczka. Jest to maseczka z kawiorem. Tak się prezentuje to opakowanie. I muszę przyznać, że niestety ta była bardzo, bardzo słaba. Miała nieprzyjemny zapach i tak naprawdę na moich włosach nie robiła nic. Nie za bardzo je nawet wygładzała. Także bardziej używałam do takiego mycia włosów, wiecie, na długości. Także tej Wam nie polecam, bananową i mleczną jak najbardziej, ale tej niekoniecznie. Mam teraz jakąś inną w użytku, chyba Sherry. Także zobaczymy, jak tamta się sprawdzi. No i tutaj jeszcze mam jedną odżywkę. Tak mi się wydaje, że to jest jedna jedyna odżywka. Jest to z Garniera, z tym syropem klonowym. Tak się to prezentuje. Powiem Wam, że bardzo ładnie pachniała, to na pewno. A jeżeli chodzi o jej działanie, nie wiem, ja nie widzę w ogóle działania odżywek, nie widzę sensu ich używania, także ich nie używam, raczej stawiam na maski. I ona może i fajnie wygładzała, ale też to nie było jakieś takie, wiecie, wygładzenie wow. Zdecydowanie bardziej wygładzała mi włosy te maski z Kalosa, także ja raczej po to nie sięgnę. No nie wiem, ja nie umiem się przekonać do odżywek, wiem, że one mają działać powierzchniowo. No i do mnie to po prostu nie przemawia. Wybaczcie, że się bawię włosami, ale one mi się tak strasznie tu przyklejają do całego ciała, do wszystkiego. Tu zobaczcie, żywka. Dobra, mówimy dzisiaj o produktach do włosów, a nie o włosach. Zostawmy je w spokoju. No i przechodzimy dalej, już tutaj mam same szampony. Ostatnio dużo tych szamponów zużyłam. Pierwszy z nich jest to szampon z wodą kokosową do włosów zniszczonych z firmy Balea. I powiem Wam, że on naprawdę bardzo ładnie pachniał takim kokosem i był to taki naprawdę słodki, chemiczny kokos. Natomiast ten szampon bardzo fajnie nawilżał, włosy bardzo fajnie się spisywał. Także jeżeli macie włosy zniszczone, myślę, że powinien się bardzo fajnie wtedy, bardzo fajnie powinien wtedy działać na te włosy, bo on ich na pewno nie wysuszy, a dodatkowo je nawilży. Na moich włosach spisywał się fajnie, także mogę Wam go serdecznie polecić. Następny szampon z tej samej serii. Jest to szampon z makiem do włosów farbowanych. Tak się on prezentuje. Powiem Wam, że był bardzo fajny. Ja kocham wszystko, co jest z makiem, wszystko, co ma zapach podobny, chociaż troszkę do maku. Także ten szampon naprawdę był bardzo fajny na co dzień. I mogę go Wam serdecznie polecić. On zdecydowanie dla moich włosów był lepszy niż ten kokosowy, bo moje włosy raczej nie są zniszczone. Także to już jest kwestia tego, jakie macie włosy i kwestia Waszego wyboru. Dalej mam szampon, który kupił sobie mój chłopak. Jest to Goodbye Damage, szampon wzmacniający odbudowa włosów z Garniera. Powiem Wam, że użyłam go kilka razy, był naprawdę bardzo słaby, bardzo mi wysuszał włosy, a to jest podobne do włosów bardzo zniszczonych, także nie wiem, jak włosy bardzo zniszczone by po nim zareagowały. U chłopaka też się nie spisywał, także zużyliśmy go naprawdę na siłę. Później go troszkę używałam do golenia nóg, żeby po prostu go nie wyrzucać, ale był naprawdę bardzo, bardzo słaby. Następnie mam dwa szampony ukochane mojego chłopaka. Są to te Sensitive i on je bardzo, bardzo lubi. On ma bardzo wrażliwą skórę głowy, bardzo problematyczną. Także
Możemy je Wam serdecznie polecić, jak widzieliście, w holu kupiło kolejne dwa opakowania, także to jest chyba dowód na to, że ten szampon jest naprawdę bardzo dobry. Znalazłam jakiś paragon. Okej. Spożywczek, Biedronka. Idziemy dalej. Dalej mam szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów z firmy 01 Basil Element. Jest to Visplantis, w każdym razie tak się prezentuje. Ja miałam ten produkt, miałam również taką mgiełkę do włosów, którą używam obecnie i do skalpu. Natomiast jeżeli chodzi o ten szampon, to był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajnie te włosy oczyszczał, bardzo fajnie je unosił u nasady. Także jeżeli szukacie szamponu, wydaje mi się też, że takiego w miarę naturalnego, chociaż nie analizowałam tak naprawdę składu, muszę Wam powiedzieć, że ten Wam polecam, szczególnie jeżeli macie włosy cienkie, tak jak ja, które potrzebują czasami, wiecie, podniesienia u nasady, dodania im objętości, to ten szampon spisywał się jak najbardziej. Następnie mam szampon z kofeiną i biotyną z firmy Alterra. Jeżeli mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja uwielbiam po prostu wszystkie szampony z Alterry, chyba tylko jeden mi się nie sprawdził, ale ten z kofeiną jak najbardziej Wam polecam i naprawdę on pomaga wzrostowi włosów. Ja bym chciała jeszcze troszkę te włosy zapuścić, następnie oddać je po prostu na rock and roll, ale o tym robiłam osobny filmik. Także szampon z Alterra Wam polecam, na pewno sobie zakupię na wakacje, bo to jest małe opakowanie po prostu, które się zmieści w walizce. Następny i ostatni standardowy szampon jest to szampon z winogronem i z miodem, taki delikatny z firmy Organic Shop. Jego kiedyś nakupiłam na wyprzedażach w jakimś sklepie za 6 zł. Także bardzo fajna cena. I muszę Wam powiedzieć, że ten szampon był taki średni. On był mocno nawilżający, co akurat do moich włosów cienkich, które mają problem z obciążeniem często, niestety nie do końca się to spisywało. Nie oczyszczał za bardzo skalpu, bo jak jest tu napisane, jest to soft shampoo. Także naprawdę był bardzo delikatny, więc jeżeli macie może włosy takie delikatne, zniszczone, to może warto właśnie sięgnąć po ten szampon. Ja raczej do tej wersji nie wrócę, ale nie wykluczam, że wypróbuję inne. Spadło opakowanie. Następny produkt jest to suchy szampon. Jest to suchy szampon z wyciągiem z bursztynu firmy Jantar. Ja go miałam w jakimś pudełeczku, już nawet nie pamiętam, czy Liferi, czy w jakimś innym. W każdym razie go zużyłam. Muszę powiedzieć, że był bardzo fajny. Bardzo fajnie odświeżał włosy, bardzo fajnie utrzymywał świeżość. Nie zostawiał takiego białego nalotu. U mnie Batiste nie za bardzo się spisują, a ten muszę powiedzieć, że był bardzo fajny. Natomiast jedyne moje zastrzeżenie jest takie, że on tutaj ma jakąś taką domieszkę jakby lakieru i te włosy były bardzo sztywne. Bardzo sztywny po jego użyciu. Ja zazwyczaj związywałam je wtedy w jakiś kucyk czy kok, ale jeżeli chciałybyście iść w rozpuszczonych, to myślę, że miałybyście efekt natapirowanych włosów, także również tutaj kwestia tego, co lubicie. I ostatni, mi się wydaje tak, ostatni już produkt jest to serum oczyszczające do skóry głowy z firmy Bionigri. Tak się to prezentuje. Jest to ta mniejsza pojemność, miałam i mniejszą, i większą. I naprawdę bardzo to serum lubię, już ją kilkukrotnie polecałam. Była też recenzja na Instagramie, także jeżeli chcecie przeczytać taką bardziej, powiedziałabym, obszerną recenzję, no to na Instagramie możecie sobie ją znaleźć. Bardzo fajnie czyszcza skórę głowy, pomaga wzrostowi włosów, pomaga dzięki temu, że skóra jest oczyszczona, właśnie włosy rosną nam szybciej. Także jeżeli jesteście zwolenniczkami tego typu produktów i poszukujecie być może jakiegoś produktu do oczyszczenia skalpu, bo pamiętajmy, że włosy zaczynają się u nasady, a nie tutaj, także warto o skalp dbać, no to Wam ten produkt mogę polecić. I zmieściliśmy się w 10 minutach, także myślę, że nie najgorzej. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów mieliście. Może macie jakiś produkt do włosów godny polecenia, który chcielibyście mi polecić, żebym przetestowała, to koniecznie napiszcie mi to w komentarzu, zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie projekty Denko. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Wszystkie nazwy tych produktów macie w opisie, tak by the way. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do następnych filmików.